Haha, dzień dobry wszystkim, ja jestem Myszu i ze mną jest jak zwykle Agatka. Dzień dobry. I witamy po krótkiej przerwie w naszej serii Let's Play Lego Harry Potter. Póki pamiętam, chciałem się pochylić nad tym, jak śmiesznie rozwiązali to, że Hermiona nie mogła mieć listu w ręce, więc miała baterię od umywalki. Właśnie to było ciekawe bardzo rozwiązanie. Ale ja w ogóle chciałam poczynić taką osobistą tutaj, podzielić się czymś osobistym. Okej. Okay. Ja myślę, Hermion, co? Odblokowałem Hermiono kota. To dobra, to ja tylko wyznam, co chcę wyznać, bo ja chciałam wyznać, że ja tęskniłam. Bardzo tęskniłam. I moja tęsknota ostatnio się wzmogła, ponieważ znowu wpadłam w taką potterową fazę, gdzie zaczęłam oglądać różne ciekawe i mniej ciekawe rzeczy. I bardzo się cieszę, że jesteśmy. I trochę mnie rozprasza ten goły czarodziej w wannie, czy coś? No, mnie bardziej rozprasza dźwięk, jaki coś wydaje. Nie wiem, czy to ten czarodziej, czy to duch. Whatever, ja już jestem content. Oh no. Oh yes. Ty tam zamiatasz, widzę. Tak jest. Blacha, no nie. To coś dobrego. To jest Marta. I'm out of here. O, chwila, tu są te zwierzaki, cudaki. O, na każdego coś dobrego. Okej. Okay. A tam coś jest z tej beczki. Rozumiem, że to mamy poskładać, tylko nie wiem, czy to nam się teraz przyda, bo to jest... A nie, to jest dla parszywka w sumie. Chciałem powiedzieć, że to jest dla kota Hermiony, ale to nie jest prawda. Zamknij się! I patrz, jestem beczką. Patrz, jestem czarowską beczką. Idę ci przybeczczyć. Cokolwiek. Oj, wrzuć tam, stary. Wrzuć tam swojego szczura. Jakkolwiek źle to brzmi w sumie. Czy szczur jest jakimś slangowym określeniem? Szczur jest nową sową. O nie. Dobra, może zmienimy temat. Serio, wrzuć tam parszywka. Jak ty wrzucał parszywka? No najpierw musisz go wybrać, bo on jest jak zaklęcie. Czekaj, bo coś mi się... Bumperami możesz zmieniać. O dobra, mam parszywka. I co teraz? No i musisz tam podejść i go wrzucić. No ja się coś... Ja chyba... Zobacz. Nie, idzie ci coś tam wrzucić. O, dobra, poszło. No. Bidę parszywek. Okej. Okay. Titanic? No. Tego się nie spodziewał. Ja bardziej obstawiałem, że to nam jakieś drzwi otworzy, no ale... Nie mogę się tam mienić. Cokolwiek działa. Ale trochę nie o to nam chodziło. Szczerze mówiąc, a przynajmniej mi nie o to chodziło. Z tym tu... Powinna też lecieć woda z tego... tego no... Nie, no też mi się wydaje, że powinna, to znaczy... Powinna, że żebyśmy mogli to zdobyć, ale pytanie, czy to nam jest jakkolwiek potrzebne. Chyba nie, chodź, idziemy do tej jęczącej buły. Ona była kruką? Coś tego nie zakodowałam. Szczerze nie pamiętam. Znaczy, ona mi się zawsze kojarzyła z Hufflepuffem z oczywistych względów. Wyczuwam jakiś hejt. Czy to jest jakiś dziwny rodzaj bossa, czy co? No, chyba tak. Okej. Okay. I ja zginęłam już tyle razy, że... Nie wiem jak żyć. Wie? Tak, ona jest bossem, bo nam się nawet jej health bar pojawił. Nie, nie, ale... Chodź tutaj, bo...
No podejrzewam, że to tu coś mamy zrobić. A podejrzewam, że mamy przechwycić to, co ona rzuca, bo Lego bardzo lubi się zabawiać w takie rzeczy. Chwila, jakoś B się chyba. No, autentyko, nie wiem, co mam zrobić. Przychwycić się tego nie da, bo to co tam Woldek rzucał, to jeszcze tak w miarę powoli leciało, a tutaj... Chciałem zapytać, jak ona... O, chwila, tam było coś. A, mam, dobra. I... Dobra, to już wiem. Już wiem, jak działać. O, oh, yeah. Już mnie chciała zaskoczyć. Dobra, jeszcze dwa razy musimy, tak? Au. O, wow. To była kaczka. Nie wiem, co to było. To są totalnie kaczki. Trochę mi to nie robi. Pyk. Byłaś. Miłaś. A jeszcze jedno serducho jej zostało. Jezu. I dostał. Ron jest tym. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Tym z Kevina samego w domu. Ten mały był Harry, a ten wysoki, nie pamiętam, jak miał na imię, ale on właśnie cały czas obrywał w cymbał. Czy jesteś Riddlem? Jezu, tak. O lol. I już zaczęłam tego, że zabiłam jakąś zbroję. No pięknie, pięknie. Na czego się spodziewałaś po Riddlu? O lol, czekaj, bo tu jest... Ja tu mam jakieś... Tu jest taki element mega zręcznościowy. Tu mogę łamać rzeczy? I przywoływać śmierciożerców? Co? Chwila. Będę potrzebował, jakkolwiek dziwnie to brzmi, Harry potrzebuje pomocy Riddla. Pilnuj, żeby te stoliki się nie chowały. A teraz już nieważne. Okej. Okay. Jej. Coś tam zbrałaś. Jakąś rękę. Kość. Kość do tego na pewno. Kość swojego ojca. Kość swojego wroga. A nie, krew wroga, masz rację. Proszę. O, dobra, co? Umiem wywrócenie? Umiem. O Jezu. Aha, musimy mieć słuchawki. No. Ja tu nareperuję. Idę poszukam słuchawek? Alohomora jakaś? Mam jakąś alohomorę? My już znamy alohomorę? No, Riddle na pewno. Jak to działa? Dobra, nie płacz, no. O, powiedziałam nie płacz, przestało. Ja tu coś działa. Popsułem. O nie, to są te magiczne zagadki, których ja nigdy nie umiem. Znaczy, w tej chwili to i ja nie umiem, bo trochę nie rozumiem, co tu się dzieje. O, naprawiłam łapkę, jednak jestem dobra.
Ja też coś naprawiłem. I zabiłam kolejną zbroję. Jezus, jest to dosyć brutalnie. O Jezu. Zamknij cieciury. Nie, tu jest niby szafa, ale szafy chyba tylko Hermiona otwierała. To smutne, że nie ma ich dla mnie w tym wspomnieniu. Ale spróbuj ty, bo w sumie może Riddle też ma atrybut tego mędrka. Albo nie. Tym, B. No to nic nie wie. Znaczy rzucam zaklęcie standardowe. No to nie wiem, jak mam się tego pozbyć. Musimy jeszcze sól i tiarę wyrzucić. Żaden z nas nie ma tiary? O co tu chodzi? No tu chyba lumosem trzeba podaktywować. Albo i nie. A jednak. Dobra, ale co dalej z tym fantem? O, tu coś jest. Aha, naprawiłem. A, tu będą słuchawki, dobra. Znaczy nauszniki, nie słuchawki w sumie. Nauszniki na uszy. A, tam jest śmietnik. Dobra, bo idę z dziadem. Syrugo tam. No dobra, ale to szczerze mówiąc za wiele nam nie pomogło w tej chwili. No to mnie się przestało drzeć. A co to jest ten element? Znaczy ja to tam poukładałem, także może nie ściągać. Moim zdaniem to powinny być schody, bo tam... Jak schody? Nie. Co ty gadasz w ogóle? No w ogóle, bo to nie ma sensu. Ma bardzo dużo sensu. Czemu to jest głowa świni obwiązana łańcuchem? Albo ja nie rozumiem tej budowli. Czemu nie mogę tego zdjąć? No bo próbujesz zdjąć ten przedmiot, który jest pod spodem. No. Okay, bo ja nie widzę za bardzo drogi wejścia tam jakiejkolwiek. A nie, jest w sumie. Jest to, gdzie ja się bawiłem wcześniej. Patrz, to może być. Dobra. Gdzie ty w ogóle jesteś? Co ty robisz? Cofnąłem się. Trzeba się było cofnąć, kurde. Nie zauważyłem, że to jest dziura. Jeszcze raz. No, Harry, idź. Dobra, tutaj coś szaleje. Mam chyba jeden tak, z elementów. Masz ten róg, nie róg. I tam trzeba się dostać na górę na 100%. Stryk. No i spoko. To jedno z tych trzeba by przerzucić na drugą stronę po prostu. No właśnie nie mogę z jakiegoś powodu. No. O, spadłem, nie tu. Czekaj, ja spróbuję to drugie podnieść. Nie można w ogóle. Nie chcę przejść. No spoko, a spróbuj sobie takie schody zrobić, żebyś tam wskoczył. No ale to nic mi nie da, bo ja będę szedł jakby od drugiej strony, więc nie wejdę z tego na tam, gdzie ta zbroja stoi. Imho. Tu coś jeszcze trzeba zrobić, może z tą mandragorą coś. Nie. Chociaż nie, chwila. Nimi się zawsze coś robiło. No właśnie, szkło zbijało. Odejdź. Trzeba pociągnąć. No to ty... Ty pociągaj. Ale chyba nie mam krzepy.
Aha, no tak, no krzepy będziesz miała jak wypijesz ten wywar pewnie. Dobra, to ja zainstaluję ją z powrotem do Hasioka. Bardzo dobry wybór. Tylko w takim razie skąd ten... To ząb jest w ogóle nie tiara. Świnia, chyba świnia ma takie... Z nią coś trzeba zrobić. Na pewno trzeba do góry iść, mi się wydaje. No ale ja tam nie widzę nigdzie jakby okazji do takiego zęba. Zatem nie przejdę tam. Mi się wydaje, że dopiero właśnie jak ty pociągniesz tą wajchę, to tu się wysypią kolejne takie dwie części białe i wtedy będzie można przejść. Więc ten ząb musi być już teraz dla nas gdzieś dostępny. Mam. Ura. Mówiłem, że to musi być gdzieś wcześniej. I teraz możesz proszę naprawić to, co tam zepsułaś. No właśnie, zupełnie nie. Uderz ten drugi klocek, żeby on spadł, bo nie można go zdjąć nawet. Dobra, i teraz powinno się dać wypić to. Zostać Hulkiem i wyciągnąć tą wajchę czy cokolwiek to jest. I teraz powinny dwa takie same klocki wypaść. Widzisz, jak ja tą grę znam? Pytanie, po co to jest? Żeby zbudować łuk, to jest tak samo. No, halo. Po co łuk? Z tych klocków łuk. No, nie mogę znać. Wejdę tu. No po co to tam moje? Żeby to podnieść, żeby łatwiej było przeskoczyć. Teraz znowu zabawa z tymi. Czemu on spadł? Czy to jest głębiej osadzone? Nie powinien spaść. Bez sensu jak lokata. Hopa, hopa, hopa. I jedziemy. No, w końcu. Ja mam jeszcze siły? Czy już mi Hulk zgasł? Chyba zgasł. Jezus Maria, to jeszcze trzeba będzie ten... speedować. Dobra. Leję. Biegnę. Czym poznać, że jeszcze mam Hulka po tych dziwnych kolorkach? Po kwiertka. Hop. Dawaj. Oh, ach. Yeah. Co to jest w ogóle? Świnka. Gdzie ona pobiegła, że cię nie staranowała? Przepraszam. Takie continuity. Tu naprawiamy Hogwart, nikt się nie przejmuje. Pieniążki! No, może chociaż raz nam się uda uzbierać na tego True Wizarda. Nie żebym w to wierzył, ale... Ui.
O kurczę. O, znalazłam tą taką kapelkę. A... Czerwę. Ja znalazłem... Wody? I guess. To jest jakiś pijany czarodziej, co? Nie wiem. Wszędzie są pijani czarodzieje, mam wrażenie. Ej, zdziwiłam go i trochę chyba mogą go skrzywdzić. Okej. Okay. Okej. Okay. Cokolwiek działa. Jak ty to zrobiłeś, że... Tam jest, gdzie masz te kolumienki, jest taki zawór do wciśnięcia. Tam będzie to radio. Od lewej tam przejdziesz. Jak? No od lewej. Nie rozumiem. Od lewej, w lewo idź. Tu? Tak. No i skacz. Skaczę. Jak Adam Mały. Skacz, skacz, jak Adam Mały. O, widzisz? Wiksę zrobiłem. Tak jest. Chodź, chodź, póki jest przestawione. To znowu jest okazja do Wiksy. Jaka choreografia profesjonalna. Dobra, nie wiem, co tu się dzieje. A, dobra. Musisz stanąć na... Wiem, tylko nie umiem. Na drugiej. I teraz. Dobra, a jak ja mam się w takim razie tam dostać? Samo. No ale ja nie sięgnę stąd tego pokrętła. Się ktoś nachytał. Nawet tam wskazuje, jakbym miał tam... Wow, wow, wow. To było brutalne. Przepraszam. Jest mi przykro, tylko że wcale nie. Dobra, mamy tam iść, gdzie ta flania, najwyraźniej. Okej. Nie no, tu jest daszek, więc z tego nie wskoczę. A spróbuj na tą pokrywę i ja bym się podniosła. Czekaj, bo coś odkryłem. O, widzisz, i teraz będzie... Sprężyna. Ale i tak nie dolatuje z jakiegoś powodu. O, dobra. I tu trzeba Utevolux? Nie, ten. Jak to się nazywało? Lumos, właśnie. Utevolux. Z Tibią mi się pochlapało. O, oh, yeah. Ma się tego skilla. Okej. Okay. I tu poskładałem jakieś schody trampolinowe też. I pyk.
Co ja tu robię w ogóle? Przemodelował zamek cały. Ups. Aha. Że Rom taki chętny do poszukiwań? A Ginny tak się zasiedziała na klopie? Nie oceniaj, kochanie, nie oceniaj. Nie no, ja jestem ostatnim, żeby rzucać kamieniem, ale... Tak się zastanowiłem po prostu. Prawie. Tylko zupełnie nie. Dobra, jak dobrze widzę, to mamy 30 minut na liczniku, nie? Zgadza się. No to możemy kończyć powoli tą nierówną walkę. Z systemem. Tak jest. To the Leaky Cauldron. A więc tak, my wam dziękujemy bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Na razie, hej!